takiego prawie się mamy dużego stresa przed pierwszym tańcem, także w naszym przypadku w momencie, kiedy będzie pierwszy tańc, dopiero wtedy mama zacznie. Życzę wam, Jagódko i Pawle, zabawy i radości na dziś. Ten dzień jest dokładnie taki, jaki sobie wymarzyłaś. Boże, potrzebuję pysznicy. Bardzo potrzebuję pysznicy. Dobra, będę pracować. Dużo osób mówi o tobie, że jesteś szalona, zawsze uśmiechnięta i pogodna, bo taka właśnie jesteś. Powiedzieli, że to on jest spokojniejszy, ona jest pełna temperamentu i werwy, ale Pan Bóg jakoś tak dobiera, żeby było dobrze, wszystkiego w sam raz. Kiedyś zabrałaś mnie na lotnisko, gdzie miałam okazję pierwszy raz go poznać i pomyślałam sobie wtedy, fantastyczny mężczyzna. Będzie z tego żona. Warto było czekać. Nigdy w życiu się nie spodziewałem, że powiem takie słowa, że najwspanialsza kobieta na świecie spadła mi z nieba. I to całkiem dosłownie. Paweł, dbaj o Jagodę najlepiej jak potrafisz. Jeśli mówi, że nie jest zła, to znaczy, że jest zła. Nie ma tego. Ale po co? Ma zawsze rację, nawet jeśli nie ma. Ktoś kiedyś powiedział, udane małżeństwo zależy od dwóch rzeczy. Od znalezienia właściwej osoby i od bycia właściwą osobą. Ci jeszcze narzeczeni, a już za chwilę małżonkowie ponoć spotkali się wysoko w przestworzach, lubią tam przebywać i wybrali też to miejsce na swoje ślubowanie. Od blisko tysiąca lat to sanktuarium istnieje i codziennie przychodzą na tę górę ludzie po błogosławieństwo. Niech wasze życie nie kończy się tu na ziemi razem. Żyjcie w tej samej miłości, którą Bóg wam dziś ofiaruje. Więc tak, wypadałoby jakoś tak już oficjalnie zacząć tę imprezę. Ten związek
ta miłość jest wyjątkowa i przede wszystkim prawdziwa, bo tylko taka może przetrwać długie lata, czego Wam serdecznie życzę. The bone.